Chyba za ciasno związała włosy. Śmiało, piesku! O, patrzcie! O, jak miły piesek! Przegapiłam coś? Halo! Nie można szczekać na państwa! Przepraszam, pani Johnson. Spokojnie, Poli Skarbeńku. Myślę, że brzoskwinka tylko prosi o przekąskę. Wygląda na to, że lubi mięsko dużo bardziej niż my. A pani Johnson, ma pani plany na Halloween? Niestety nie. Prosiłam, ale pani Cierń zabrania zabawy. No cóż, pierwsze koty za płoty. A wy jak, dziewczynki? Macie jakieś wielkie plany? Oczywiście, że tak, panie Yamamoto. Pozbieramy słodycze, a potem czeka nas przejażdżka na wozie z sianem. Zapowiada się wspaniale. Tak bym chciała się zabawić. Koniec terapii! Wieczór bingo! Co? Dopiero zaczęłyśmy. Potrzebują więcej czasu z pieskiem. W niebieskim dworku codziennie jest wieczorem bingo. Pani Cierń, skoro jest Halloween, może zrobicie coś innego? Na przykład wyławianie jabłek z beczki? Nie ma mowy! Nie zamierzam potem wyławiać sztucznych sztek. A teraz ty i twój piesek, wynoście się. Nie chcę mieć pcheł w tym pokoju. O, przecież ona nie ma pcheł. Piesku, poprzyj mnie! Bardzo mi ich szkoda. Tak, mnie też. W ogóle nie mogą nacieszyć się duchem Halloween. Chyba, że my im go dostarczymy. Po przejażdżce możemy wrócić tu i wyprawić imprezkę. Co wy na to? Albo zróbmy imprezę teraz i odpuśćmy sobie wszystkie straszne atrakcje. Nie ma mowy, Shani. Zrobienie wszystkiego będzie super do sześcianu. Zbieranie słodyczy, przejażdżka i urządzanie imprezy halloweenowej. Dziewczyny, potrzebujemy tylko malutkiej metamorfozy. Nasze najlepsze Halloween! Mini moc! Drogie panie, pora założyć kostiumy! Kolczyki będą bransoletkami Kleopatry. Czosnek, srebrny pocisk, kołek na wampiry. Dobra, teraz jedźmy wygrać konkurs. Maxi przemiana! Gwen. Poli, Lila, Shani! Już mieli ogłaszać, że wygrali! Patrzcie, kto wrócił! Zakończmy to, bo chcę wrócić na swoją rampę. Wznawiamy konkurs! Hej, Pierce, niech wygra lepszy pocket. Niech wygra lepszy pocket! Młodsza siostra Kwaczka jest jeszcze słabsza niż on! Wiesz co, Devin? Może mój brat czasami mnie wkurza, może ja też go denerwuję. Czasami nawet nie wiadomo dlaczego. Ale nie zamieniłabym go za nic na świecie. Jest super! Tak, jest super w mojej drużynie. I za chwilę wykurzy cię ze skateparku, wykonując mach twista. Mówiłeś, że jestem lojalny? Tak, to prawda. Wobec Poli odchodzę z drużyny. Wow, Pierce. No co? Jesteśmy rodziną. To baw się z dzidziusiami. Nie potrzebuję cię. Ktoś z drużyny może cię zastąpić. Proste! Kto chce? Zostajesz sam, Devin. Tak, my też odchodzimy. Będę jeździł z ludźmi, którzy mnie doceniają. W takim razie sam się z nią zmierzę. Zaczynajmy. Potrafisz. O! 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 O
zamierzone, okej? Świetna robota! Nieźle! Musiało boleć. Przykro mi, że Devin był takim Devinem. Cóż, przepraszam, że udawałem twardziela. Naprawdę byłem taki, jaki byłem. Paskudny, dokuczliwy, złośliwy, z odrobiną niefajności. Muszcie Poli jest pod tą wielką, małą stertą. Dzięki. Nie wiedziałam, że będę mieć aż tyle na głowie. Maxi Przemiana! Zdzwonimy się za tydzień? Ha, oczywiście. I pamiętaj, bądź uważna na potrzeby innych. Czasem będąc małym, można ofiarować największą pomoc. Cześć, Wnusiu! Chyba nie zabierasz tego wszystkiego. Niestety muszę. Moja lista zadań. A to przypomnienie. Czas do szkoły. Dziękuję za pomoc, Poli. Kocham tę dziką kolekcję. Wspaniały występ. Twój taniec był taki zabawny. Chyba udawałaś, że nie wiesz, co robić. Zależało mi na przekazaniu emocji. Ktoś tu chyba musi iść już spać. Ale jest jeszcze jasno. O, przypomnienie. Widzicie, muszę się pouczyć. Możesz pouczyć się w weekend. Mój weekend jest już mega super zapełniony. Mogę choć chwilę pouczyć się z Lilą i Szani w knajpce Staszka? Proszę. Kończycie już tę grę? Naprawdę musimy się uczyć. Tuzin? Okej, do widzenia. Tuzin? W porządku, tak. Hej, Staszku, czy wszystko dobrze? Przeciwnie. W zeszłym tygodniu wymyśliłem ten przepis. Najlepsze babeczki świata. Spróbuj. Staszku, są nieziemskie. Co jest nieziemskie? Ten pies jest gorszy niż sandały i skarpetki. Ja się nim opiekuję, więc powinien mnie słuchać. On akurat nikogo nie słucha. Może trzeba posłuchać jego, zrozumieć, czego chce. Delikatny stek, stolik 3. Zamiast zostać w jadalni, okruszek wszedł tutaj, ponieważ... To w kuchni jest najwięcej jedzenia! Musi być głodny! Dziewczyny, mam pomysł! Za mną! Odzyskamy naszego okruszka. Hmm.
sorki, ale musicie tego kiedyś spróbować. Okruszku, mam dla ciebie smakołyki. No, wcale nie było tak ciężko. Hej, nie zapominajmy, że mamy jeszcze dwa pieseczki. Lila, skombinuj steki. Dobra, uwaga! Muszą gdzieś tutaj być! Szybko, musimy stąd uciekać. Okruszku! Ruszaj, Okruszku! Piesku, stój! Twoi rodzice wychodzą! Jeśli nie zdążymy przed nimi, jak nic dostanę szlaban! Dorwać medalion! Potrójny pech! Okruszku, biegnij! Ach, wspaniała kolacja, skarbie. Ten kundel! Przez park! To skrót! A ucieszy mnie wszystko, co sprawi, że ta jazda będzie krótsza! To świetny pomysł! Okruszku, po...